Przed materiałem pamiętajcie o naszym Discordzie, o drugim kanale Peaky Hightail, a teraz pytanie dla was. Czy według was Pasza na stałe pozostanie VIX.com AGO? Pamiętajcie tylko o subskrypcji oraz łapce w górę, jeżeli film wam się spodoba. Dzięki za wsparcie. Od momentu dołączenia Paszy do VIX.com AGO minęło kilka dni i przez ten czas dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy. Co najważniejsze, rozwiązano wszelkie wątpliwości a propos obecności Paszy w tej organizacji. Jarek to zawodnik, który kocha wyzwania, a to jest jedno z nich. Przeszłość nauczyła go, że ciągle musi pracować na swoją markę, aby znajdować się tam, gdzie chce. W tej chwili nie jest ważne to, co udało mu się osiągnąć w przeszłości, a to jaki realny wpływ będzie mieć na nową formację. Esportmania, zapytawszy Sebastiana Krzepotę o Paszę, ten nie krył entuzjazmu. Sam mówił, że w jakimkolwiek zespole Pasza by się nie znalazł, to miałby z sobą sporo do zaoferowania. I nie ma co się dziwić, jego doświadczenie w tej chwili jest wręcz na wagę złota na polskiej scenie. Swoją drogą istnieje duże prawdopodobieństwo, że VIX.com AGO stworzy dwa składy, które będą ciągle rywalizować o pozycję w wyjściowej piątce. Byłoby to na pewno coś ciekawego i być może by wypaliło. Co chodzi o Jarka w tej organizacji, to on sam powiedział: chcę spróbować, dowiedzieć się czegoś nowego o sobie, mieć fan, a później zobaczymy. Także on sam też nie jest pewny jego przyszłości w tej marce. VIX.com AGO na swojego Instagrama wrzuciło kilka rzeczy z Paszą, więc za chwilę to zapewne ujrzycie. A my a propos tego mamy pytanie. Jaki skład najchętniej zobaczylibyście VIX.com AGO? Piszcie w komentarzach. Wczorajszego dnia rozpoczęła się pierwsza faza Majora, czyli New Challenger Stage. Oczywiście póki co nie zobaczymy tam jeszcze Neo, w końcu FaZe Clan swój udział rozpoczyna od New Legend Stage, który startuje 28 sierpnia. Oby przy drugiej fazie nie było już takich opóźnień jak w pierwszy dzień Majora. A propos tego, Filip wrzucił wczoraj Instastory, jak spędza wolny czas ze swoim zespołem. Widać, stawiają na dobrą atmosferę i bardzo dobrze, bo jakby nie patrzeć, jest to ważna rzecz, bez której raczej ciężko osiągnąć sukces. Poza tym mam nadzieję, że wreszcie udało im się uporządkować wszystkie sprawy stricte w grze, bo ich forma po dołączeniu Neo była bardzo mieszana. A w tym materiale byłoby na tyle, pamiętajcie o naszym Discordzie, o Peaky Hightail oraz o pytaniu dla was. No i nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli ten film wam się spodobał.